Świadomy jestem tego, że temat ten, który przedstawiłem, temat naszych myśli, no wbrew może pozorom, jest bardzo szerokim tematem i dotykającym bardzo wiele dziedzin naszego życia. I dlatego też chciałbym może tylko tak skrótowo zwrócić nas wszystkich uwagę przez Słowo Boże, co ono mówi na ten temat. A tak jak wspomniałem, że no każdy z nas, który tu jest, dzieci czy osoby w starszym wieku czy w średnim wieku, wszyscy myślimy. Zresztą apostoł Paweł powiedział w jednym miejscu, że jak byłem dzieci, to myślałem jak dzieci i mówiłem jak dzieci. A jak byłem dorosły, to już wtedy na sposób dorosły. Jest myślenie i mówienie. Ale chcę rozpocząć właśnie od czytania miejsca Pisma Świętego, które jest zapisane w Księdze Przypowieści, w 4 rozdziale. Jest to takie bardzo znane miejsce Pisma Świętego, ale akurat do tego chcę rozpocząć, ponieważ to jest takie punkt wyjściowy, centrum tego tematu. Mówi od 20 wiersza tak. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. I tutaj odczytałem to miejsce, zaraz zrozumiemy dlaczego, aby to tak było od razu, to odczytam drugie miejsce z Ewangelii świętego Mateusza, z rozdziału 15, co powiedział Pan Jezus Chrystus również w tym temacie. 15 rozdział Ewangelii świętego Mateusza i 18 wiersz i poniżej Pan Jezus mówi tak. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. I tutaj chcę zwrócić uwagę również szczególnie na to, co powiedział Pan Jezus, że z serca człowieka pochodzi wiele spraw. I między innymi właśnie pochodzą myśli. Tu Pan Jezus akurat powiedział, że złe myśli, ale mogą i z serca pochodzić dobre myśli. I dlatego też zechciemy na samym wstępie tak zastanowić się, czym w zasadzie jest serce człowieka w zakresie określenia biblijnego. To, co Biblia mówi czy określa jako serce człowieka. Czy to akurat nam należy wiązać z tym naszym sercem, które nam tutaj bije? To tak bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli, bo to jest takie słowo, można by powiedzieć, potoczne. Tak jak serce w naszym fizycznym ciele jest tym centrum, można by powiedzieć, które utrzymuje funkcyjności cały nasz organizm, bo gdyby serce stanęło, wiadomo, że kończy się życie. I tutaj właśnie znaczenie serca w znaczeniu duchowym, co winniśmy rozumieć przez to określenie. Bo gdybyśmy tak pomyśleli sobie, dzisiaj coraz bardziej pospolite czy częste jest dzięki osiągnięciom medycyny, że w klinikach przeszczepiają serce. Że biorą człowiekowi serce, które jest chore, odstawiają i tam jest dawca przypadkowy, czy jak tam, wiemy jak to jest wszystko i wszczepiają serce i wiemy, że dużo ludzi żyje z takim sercem przeszczepionym. I teraz padłoby pytanie, by człowiek wierzący, na nowo narodzony, możemy powiedzieć takim czystym sercem, odrodzonym sercem, zachorował, na serce wynikła potrzeba, no jak to się nazywa, zmianę transplantacji, czy jak, może przebaczcie, jak źle powiedział. I gdyby wzięli jakiegoś tam przypadkowego dawcę i wszczepili,
Czy stan duchowy tego człowieka się zmieni wtedy i stanie się, gdyby to był człowiek na przykład tam niewierzący, nieusprawiedliwiony, niezbawiony, czy ten człowiek wierzący no, stanie się taki, że trzeba od nowa mu pokutować, nawracać się i wierzyć, żeby to serce się jego zmieniło? Myślę, że nie. To nie chodziło o to serce. Ponieważ w określeniu biblijnym serce to jest centrum wewnętrznego człowieka, duchowego człowieka. Można by powiedzieć inaczej, że to jest ten, wchodzi w jego skład świadomość, wola, uczucia. To jest to, co istotne, to jest serce człowieka, to jest to wnętrze. Inaczej można by powiedzieć też ten duchowy, wewnętrzny człowiek, serce człowieka. I tutaj, kiedy ilekroć czytamy w Piśmie Świętym o sercu człowieka, to musimy właśnie wziąć pod uwagę to, że to chodzi o wewnętrznego człowieka. I tutaj właśnie powiedziane jest, że czujniej niż wszystkiego innego szczerz swego serca, bo z niego tryska źródło życia. To znaczy, że my musimy bardzo pilną uwagę zwracać na nasze serce. Aby ono nie zostało zabrudzone, skażone, obciążone. Myśmy dzisiaj słyszeli w porannym nabożeństwie słowa usłudze właśnie na temat czystości, szat. I to znowu to nie chodzi o szatę tą zewnętrzną, ale właśnie o to wnętrze człowieka. I teraz, drodzy, skoro Pan Jezus Chrystus powiedział, że z serca człowieka pochodzą myśli. Serca, to jak my, to jest to centrum, można by powiedzieć, no, gdybyśmy to wzięli, powiedzmy, tą strefę również myślową u człowieka. I ta strefa myślowa jest bardzo rozwinięta. I nieprzypadkowo, dlatego też, że jest ona ma generalny wpływ na rodzaj myśli, na wolę człowieka, a później ma ono wpływ na decyzję, mowę i działanie człowieka. To jest jakoby, inaczej jeszcze powiedzieć, ten matecznik, to wnętrze, w którym tam się zaczyna coś rodzić. I my wiemy, że człowiek myśli. Myśli, kiedy idzie, myśli, kiedy się położy spać i nie może zasnąć, ciągle myśli. I tak myślę, że w tej chwili wy wszyscy też myślicie. No, wy wiecie, jakie te myśli są, a nawet słuchają, ciągle człowiek myśli, coś się przewija w środku, coś jest. I tak jak powiedziałem na początku, że może czasami my nie zwracamy uwagi, ale jednak to, że my ciągle myślimy, to ciągle zajmuje w nasze wnętrze, ma ono bardzo istotny wpływ na nasze postawy, zachowania, reakcje i w ogóle nasz stan duchowy. I dlatego warto się zastanowić właśnie nad naszymi myślami. Skąd się to wzięło? No, można by powiedzieć, nie tak dawno ja wspominałem, kto pamięta, w usłudze na temat woli człowieka i to pochodzi od Boga. I Bóg nam dał tą zdolność, tą strefę myślową, a to właśnie dał nam w tym celu, abyśmy mogli mieć kontakt z Bogiem. Aby właśnie Bóg nam przekazywał do naszego wnętrza, do tej strefy myślowej, można by powiedzieć, właściwe myśli. Abyśmy mogli poznawać wolę Bożą, współdziałać z Nim, abyśmy mogli wykorzystywać dla dobra. Bo nie jesteśmy robotami, czymś automatycznym, ale jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Mając wolę, my również myślimy. I tutaj, drodzy, chciałbym podkreślić tak bardzo istotną sprawę. Ja może tak nadmienię, że tutaj mogą być myśli, które są napełniane, czy inaczej są wzbudzane jakoby z trzech kierunków. Może mogą pochodzić do naszego serca myśli od Boga. Po drugie, mogą przychodzić myśli od złego. I po trzecie,
mogą być myśli wywodzące się z naszego intelektu. To znaczy naszego, naszej osobowości, naszego, no, można by powiedzieć, takiego intelektu czy cielesnego myślenia. Nie w takim duchowym znaczeniu, ale jako człowiek, no myśli. I teraz to jest bardzo istotne, abyśmy też w naszym życiu umieli rozróżnić, skąd te myśli pochodzą, które my mamy. Skąd się one wzięły? Jakiego one są rodzaju? Drodzy, chciałbym tu również powiedzieć, że my jako ludzie stworzeni, znowu powtarzam, na obraz i podobieństwo Boże, nie jesteśmy bezwolni, to znaczy inaczej powiedzieć, nie jesteśmy w takim stanie, żebyśmy nie mieli wpływu na nasze myśli. I tu chcę to podkreślić, że my mamy wpływ na to, jakie myśli w nas będą. I tutaj chcę to podkreślić poprzez Boże Słowo, że my mamy prawo przyjmować myśli i odrzucać, eliminować myśli, które zidentyfikujemy jako myśli niewłaściwe, jako wywodzące się tylko z naszego umysłu czy intelektu, czy też może myśli, które przyjdą od złego, gdyż i takie niebezpieczeństwo i taka okoliczność może zaistnieć. I to właśnie wszystko zależy od nas. To jakoby, tak, może użyję takiego określenia nowoczesnego, jak w tym komputerze. Wszystko to jest przetwarzane. I właśnie my musimy mieć tę świadomość. I dlatego też dla potwierdzenia, że my mamy wpływ i my decydujemy, jakie myśli będą w sercu naszym. To Słowo Boże, ono mówi tak. Ja odczytam tu takie miejsca Pisma Świętego, które nam to potwierdza, jakoby zalecenie, jakbyśmy powinni zadbać o właściwe myśli, aby one w nas były. Ano popatrzmy, pierwszy list apostoła świętego Piotra. Pierwszy list apostoła świętego Piotra i w 4 rozdziale tu znajdujemy takie słowo. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I tutaj Słowo Boże mówi do nas ludzi, że tym my mamy się uzbroić pewną myślą. To znaczy mamy przyjąć pewien rodzaj myśli, które będzie dla nas obroną. Będzie dla nas pewną tą duchową zbroją. To my zadecydujemy o tym. I tutaj tak wyraźnie o tym jest powiedziane. Drugie miejsce, tak wyraźnie jest powiedziane, mówi apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, jaką my mamy, powinniśmy mieć, no, że tak powiem, wpływ na nasze myśli. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział i 5 wiersz. Tutaj jest powiedziane tak. A może przeczytam 4 i 5 wiersz. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zwróciliście uwagę? Tutaj spowiada w 2 miejscach, że my mamy unicestwić złe zamysły, to znaczy myśli, które wpadną. Niekiedy tak jest, wiecie, możeśmy zauważyli, ni stąd, ni zowąd spadła, jaka wpadła nam do głowy, jak to mówią, jakaś myśl. I niekiedy, wiecie, to może być zła myśl. I natychmiast, jeżeli my zauważamy, że to jest zła myśl, myśmy powinni ją unicestwić. Myśmy powinni po prostu ją odrzucić. To my o tym decydujemy, czy my ją przyjmiemy i będziemy pielęgnować ją, rozwijać sobie, a to jest już niebezpieczne, jeżeli to jest zła myśl, czy też natychmiast, kiedy ją zlokalizujemy, że jest zła, natychmiast ją wyrzucamy. I tu jest właśnie powiedziane, unicestwiamy złe zamysły, to jakby niszczymy to i zmuszamy wszelką myśl, to znaczy jakakolwiek by się poddała z naszego intelektu, to jednak będziemy kierować się naszą świadomością i naszą wolą właśnie do tego, aby
poddawać nasze myśli pod posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy sposób naszego myślenia winien być podporządkowany pod prawo Boże, prawo Chrystusowe. Inne miejsce Pisma Świętego powiedziane dlatego, które nam ukazuje, że my mamy wpływ i my mamy decydującą wolę ku temu, jak obchodzić się z pojawiającymi się myślami. W pierwszej Księdze Kronik, 22 rozdział i 19 wiersz, tu jest powiedziane tak: więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego i powstańcie i zbudujcie świątynię Panu Bogu. To odczytuję tylko pierwszą część tego wiersza. Tam chodziło o budowanie przybytku, ale tu właśnie zachęca do tego, że więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego. To znaczy, my musimy nakierować nasze myśli właśnie w właściwą stronę, w właściwym kierunku. Czy będziemy myśleć właśnie o tym, co nas otacza, o świecie, o jakichś innych takich sprawach, które nie budują, które mogą zniszczyć nas, czy skierujemy właśnie naszą myśl i nasze serce, aby szukać Pana. Tu będziemy zwracać naszą uwagę. To jest tak bardzo ważne. Skierujcie. To znaczy się, że to my mamy uczynić. I jeszcze jedno takie miejsce, na które chcę zwrócić uwagę, tutaj z Nowego Testamentu, gdzie Słowo Boże nam wskazuje, o czym myśmy powinni myśleć. List do Kolosan, tak bardzo znane słowo w 3 rozdziale. No może pierwszy wiersz, drugi. Przeczytam. A tak, jeżeliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I znowu, to Boże mówi, myśl o tym, co jest w górze, nie o tym na ziemi. I myśmy już nie powinni tak podchodzić i powiedzieć tak: Boże, spraw, żebym tak myślał. Bóg nam wskazuje, jakbyśmy powinni myśleć. Możemy poprosić Pana Boga, żeby nas natknął myślą, żeby dał nam właściwe myśli, ale również my musimy zadbać o to, aby właśnie nasze myśli, nawet chociaż my nie możemy wykluczyć naszego intelektu z myślenia, to jednak ten nasz intelekt powinien być poddany właśnie myślą Bożą, aby po prostu naszą myśl podporządkowywać pod myśl Bożą. Znaczy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, czy może taki podać przykład działania w człowieku myśli Bożych. Bardzo dużo jest w Piśmie Świętym napisane. Ja, żeby nie przedłużać czasu, chciałbym tylko taki podać, czy odczytać z Pisma Świętego jako przykład jedno miejsce. Księga Nehemijasza. Zwróćcie uwagę, to jest w 2 rozdziale Księgi Nehemijasza. I tu możemy przeczytać takie słowa. To jest taki klasyczny przykład, drodzy. Będzie zaraz... odnajdę. Tak, 2 rozdział Księgi Nehemiasza. Księga Nehemiasza, 2 rozdział i 12 wiersz, a może 11 jeszcze. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni. A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, a miałem z sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. My wiemy, że Nehemiasz, kiedy przybył, właśnie tam z tej niewoli, w której się znajdował, do Jeruzalemu, widział, że zniszczone jest to miasto
i Pan Bóg tak kierował tym, i Bóg jego natchnął myślą, dobrą myślą, w celu odbudowania i świątyni, i murów, i Jeruzalemu. On miał tą od Boga myśl. Bóg go natchnął. I wiecie, on przyjął tą myśl. I on wniknął w to, on nie mógł nawet w nocy spać. On w nocy się zerwał. I z tymi myślami on poszedł już oglądać, co jest do zrobienia. I wiemy, że on później realizował tą myśl, wprowadzał w praktyczne życie, w działanie tą myśl, którą Bóg go natchnął. Była to dobra myśl. Gdybyśmy jeszcze tak mogli inny przykład podać, Jozjasza, który powziął myśl odnowić świątynię Bożą, też miał taką myśl. Inny król judzki. I właśnie to jest tak bardzo istotne, abyśmy również w naszym życiu zauważyli, kiedy Bóg nas natchnie swoją myślą. Wiecie, kiedy Bóg natchnie swoją myślą, to zawsze po pierwsze to będzie zgodne z wolą Bożą, po drugie to przyniesie dobry owoc, to wniesie człowiekowi pokój, chociaż to było połączone z poświęceniem, z wyrzeczeniem, z oddaniem, z kosztami i może nawet i z cierpieniem. Ale istotne jest to, że ja mam pewność, że ta myśl, która przyszła mnie, jest myślą od Boga. Bo czasami może być troszeczkę inaczej, że człowiek może pomylić tę sprawę. I tutaj chciałbym teraz zwrócić uwagę, drodzy, na drugie źródło myśli, które mogą przyjść. Ja, co wspomniałem, od złego, od szatana. Czy jest takie coś możliwe? Tak. Diabeł, jak wspomniałem poprzednio, on chce wykorzystać naszą strefę myślową i usiłuje wszelkimi sposobami rzucić myśl. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisał list do Efezjan, mówiąc o zbroi Bożej, powiedział o tarczy, abyśmy wszystkie strzały onego złośnika mogli zagasić. Wiecie, jakie to są strzały? To jest tak jak te myśli, które przyjdą nie wiadomo skąd wpadnie człowiekowi do głowy. Myśl jest. I wiecie, jeżeli by człowiek się nie zastanowił i niekiedy bardzo szybko zareagował, to dopiero po niewczasie może pomyśleć, no dlaczego ja nie pomyślałem? Dlaczego człowiek nie myślał? Jest takie powiedzenie, nieraz jedni ludzie do drugich mówią w ten sposób, no nic nie myślisz, no dlaczego nie pomyślałeś? No ten człowiek myślał, tylko że nie wziął właściwych argumentów, nie użył właściwych mechanizmów do skontrolowania myśli. Zanim podjął człowiek już decyzję w swojej woli, aby to przemienić w czyn, w działanie, w słowo, w reakcję. I dlatego bardzo ważne jest to, aby każdą myśl, która się pojawia, skontrolować. I teraz znowu taki przykład, bardzo znany, biblijny. Ja przeczytam, też może posłużę się jednym przykładem z Ewangelii świętego Jana, a z 13 rozdziału. No, może drugi wiersz przeczytam tylko. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Kto to wzbudził u Judasza? Diabeł, to pisze wyraźnie. Diabeł wzbudził w sercu Judasza ten zamysł, tą myśl, wydać go. I czym się kierował? Bardzo niskimi pobudkami, no bo będą pieniążki. Będą pieniążki. A Pan Jezus sobie i tak poradzi, bo już widział, ile Pan Jezus cudów czynił, to może taką myśl miał. Ale tak się nie stało. I tutaj właśnie tej myśli nie skontrolował, przeliczył przez inne czynniki i jak wiemy, to zrealizował. Wiecie, może taki drugi przykład z Nowego Testamentu też, z Ewangelii Mateusza, jeszcze podam. Dlatego, że to jest tak bardzo istotne, że czasami też i człowiek może, jak wspomniałem, rozumieć, że to jest jak najbardziej dobra myśl.
ale jednak jej człowiek nie skontroluje. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. I tutaj można by powiedzieć, że taka myśl zrodziła się u człowieka wierzącego. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Może od 21 wiersza przeczytam. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wiecie, ja myślę, że dla Piotra to był wstrząs, co usłyszał. Nie tak dawno jeszcze może usłyszał słowa od Pana Jezusa Chrystusa, że błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie Bóg ci, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A tu nagle Pan Jezus mówi: idź precz, szatanie. I wiecie, tu chciałbym tak gwoli wyjaśnienia powiedzieć, że to nie chodziło o samego Piotra, że Pan Jezus nazwał Piotra szatanem. Tu chodziło o myśli. O tej myśli. I on jako człowiek, no może by powiedzieć, on chciał dobrze. I tak wyraźnie mówi, że zaczął upominać, mówiąc: miej litość nad sobą. No gdzie by ciebie to spotkało? No w jaki sposób? Nie przyjdzie to na ciebie. Ale on nie rozeznał tych myśli, że one przyszły od złego. Jakoby odwieść Pana Jezusa Chrystusa od tego postanowienia, od realizacji tego, do poddania się temu, na co przyszedł on na świat. I dlatego powiedział: jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I niekiedy, jeżeli my bierzemy wymiar ludzki w sprawach Bożych, to może on być podsunięty przez złego, czy przez nas intelekt, ale nie będzie to Boże, bo nie będzie się godziło, nie będzie odpowiadało Bożej woli. I to jest tak bardzo istotne i ważne, abyś kolejny raz przypominam, abyśmy kontrolowali nasze myśli, sprawdzali te nasze myśli. I tutaj, drodzy, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na temat takich myśli czysto ludzkich. Jeszcze raz chcę powiedzieć, żebym nie został źle zrozumiany, że my jako osoby myślące, jak myślimy o tym, co zrobić w domu, jak ukierunkować dzieci, czy no, gdzie pójść do pracy, to są życiowe sprawy i my nie możemy je podciągnąć jako myśli od złego i nie możemy je podciągnąć, chociaż to są myśli z naszego intelektu, jako niewłaściwe. Bo musimy myśleć na pewnym etapie, tylko te myśli zawsze muszą być podporządkowane pod myśli Boże, aby one były zgodne wolą Bożą. No niemniej jednak mogą się wywodzić myśli z naszego intelektu, z naszej osobowości, które już nie będą zdrowe, które nie będą właściwe. I tutaj właśnie chciałbym przytoczyć takie miejsce Pisma Świętego z listu do Rzymian, 8 rozdział. I tu mamy o tym napisane. Zwróćcie uwagę, drodzy. Słowo Boże o tym mówi. 8 rozdział, 5 wiersz. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Zwróćcie uwagę, ale mówi tu o zakresie zamysłów, myśli tych, które są przeciwne Bożym zasadom. Czy inaczej jeszcze możemy powiedzieć dokładniej, dobitniej, w życiu naszym, osobistym,
rodzinnym, małżeńskim, czy gdziekolwiek jesteśmy, jeżeli my zaczniemy myśleć już takimi zakresami, które są niezgodne z wolą Bożą, sprzeciwiają się zdrowym zasadom. Chociażby według wytłumaczenia ludzi było jak najbardziej realne, właściwe, korzystne. Ale myślenie cielesne, to znaczy się tylko cielesnemu, tylko skupić się na wartościach cielesnych, doczesnych, zostawiając Boże. A my wiemy, tak wiele razy z tego miejsca są mówione te słowa, że te drugie doczesne powinny być podporządkowane tym pierwszym, które są duchowe. I one się nie będą kłócić, gdy będzie wszystko zgodnie z wolą Bożą. Jedno drugiemu nie będzie zaprzeczać. Zaprzeczać będzie wtedy, kiedy my zaczniemy wychodzić poza granice wytyczone przez Pana. Dla nas. Kiedy my tych granic właśnie nie zauważymy. Wiecie, takim punktem, który my, czy można przykładem takiego cielesnego myślenia, niewłaściwego myślenia, jest też podam przykład z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału. 9 rozdział Ewangelii Łukasza. Myślę, że to nam wszystkim się może przydać. 9 rozdział i 46 wiersz. Tu mówi o uczniach Pana Jezusa Chrystusa. Przyszło im też na myśl, kto by był z nich największy. Jezus zaś, wiedząc o myśli ich serc, wziął dziecię, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Zwróćcie uwagę tutaj na 46 wiersz. Przyszło im na myśl, bo jak ludzie myślą. I w inne miejsce Pisma Świętego to wspomina także, mówi, gdzie Pan Jezus Chrystus pyta się: a o czym żeście to rozmawiali w drodze? No i zamilkli, bo te rozmowy nie były dobre. A one się wywodziły z tych myśli. Najpierw były myśli, a później były rozmowy. I to nie było właściwe. To takie było z cielesności. No, każdy człowiek coś takiego gdzieś w sobie ma, że chciałby być, no, ja lepszy od tamtego, czy tak lepszy od tamtego. I tutaj tak to jakoś im przyszło właśnie to na myśl i to już mieli w sobie, a później przechodziło do realizacji, do rozmowy na ten temat. A wiemy, że później takie rozmowy by były, to może dojść do poróżnień między ludźmi. I Pan Jezus podał taki przykład dla nich. I tutaj, drodzy, jest tak bardzo istotne i ważne to, abyśmy wiedzieli jeszcze o jednej sprawie. Bo ktoś może powiedzieć tak: a co to komu szkodzi, jakie ja mam myśli? Albo co komu do tego, jakie ja mam myśli? Przecież ich nie widać. To, że ja sobie myślę, to co komu szkodzi? Ja sobie tylko myślę, no, idę, mogę się uśmiechać i tego. Nie wiemy, co kto myśli. Ale ktoś jest, kto zna myśli. I o tym właśnie jest napisane. Zresztą bardzo dużo, bo tu już z tego miejsca jest powiedziane: Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc. Pan Jezus wiedział, ile razy jest napisane, że przejrzał ich myśl. Wiedział, co jest w człowieku. I tutaj jeszcze takie miejsce, które chciałbym zacytować z psalmu, w 139 psalmie. Tu są takie słowa, może pierwszy, drugi wiersz. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Także, no może tak powiem, nie myślmy sobie, że tak cichutko myśl siedzi w naszym sercu, że nikt jej nie wie. Wiedzmy jedno, że Bóg ją zna daleko wcześniej. A drugie, to kto wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego? My też wiemy.
My też wiemy, jakie myśli. Możemy się nie zastanowić. Możemy nie rozważyć tych myśli. Możemy ich nie rozeznać, tych myśli. Ale jednak wiemy, o czym myślimy. I dlatego mówię o tym, jak bardzo istotną i ważną jest rzeczą, abyśmy po prostu badali i kontrolowali nasze myśli. I tutaj właśnie to Słowo Boże, ono mówi o tym, gdzie psalmista prosił Pana Boga, wiecie? Prosił Pana Boga nawet, żeby mu pomógł zidentyfikować czy rozeznać te myśli. Może tak jeszcze z tego samego psalmu, a 23 i 24 wiersz. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Prośba do Boga. To nie powinno być tak, kiedy usłyszymy, że Bóg zna nasze myśli, ale szkoda. Lepiej by było, żeby nie znał. Jakoś jakby to zawinąć, żeby, no może nawet i Pan Bóg nie znał. Ale tutaj nie jest właściwa taka postawa, czy takie myślenie, ale psalmista mówi, badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, i doświadcz mnie, i poznaj myśli moje. Prośba. To my wiemy, że niekiedy może się nam, że tak powiem, przyplątać jakaś myśl niepotrzebna, nie wiadomo z której strony, i szkodliwa, i my ją nie rozeznamy, jak już ją zrealizujemy, to może przynieść szkodę nam, czy bliskim naszym, czy dla chwały Boga. A jeżeli Bóg nam dopomoże w trudnych chwilach, będzie taka prośba naszego serca, Boże, poznaj moje myśli, doświadcz je i pomóż mi, żebym ja to zrozumiał. To unikniemy wiele problemów, bo sama myśl, która wpadnie, ona nie jest jeszcze grzechem. Ona nie jest jeszcze tragedią, ale stworzy niebezpieczeństwo, jeżeli jest złą, jeżeli ją zachowamy, pielęgnujemy, jak powiedziałem poprzednio, i ona nabierze w nas takiej siły, takiej myśli, że napisane, że Bogu się nie podoba, nie podobają ci ludzie, którzy nawet na łożach knują złe myśli. Knują, to znaczy tam układają sobie myśli, a później, kiedy wstaną, to je realizują. I to jest niewłaściwe. I tu właśnie właściwe jest to, zanim ono tutaj się rozwinie, abyśmy rozeznali i rozprawili się z tym. Jak złe, to na bok wyrzucamy, a jak mamy wątpliwości, prosimy Boga, żeby dał nam zrozumieć, a jak mamy pewność, że jest dobra, to wtedy prosimy Boga o błogosławieństwo i zaczynamy ją realizować. Czy nie byłoby tak dobrze w naszym życiu? O, ile byśmy uniknęli problemów. Niekiedy sami sobie kłopoty narobimy. Że nie zastanowimy się. I tu jest właśnie tak bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa. No, ktoś by powiedział, no cóż ta myśl niewidoczna, nie? A jednak. To, co, wiecie, widzimy, co się dzieje na świecie. Tak wiele tragedii. Tak wiele zła. Tyle grzechu. Tyle nieposłuszeństwa. To zaczyna się od myśli. Od myśli się zaczyna. A ile jest i dobrego? Ile przynosi błogosławieństwa? Ile przynosi chwały dla Boga? Kiedy są rozwijane, utwierdzane i realizowane myśli, które pochodzą od Boga, z dobrego serca i są one realizowane. I tak chciałbym jeszcze, drodzy, tutaj zwrócić uwagę na takie zalecenia Boże, które nam są pozostawione jako osobom myślącym, a dodam jeszcze ludziom wierzącym, tym, którzy pragną naśladować Pana Jezusa Chrystusa, wypełniać wolę Bożą, no i osiągnąć życie wieczne. Co trzeba zrobić, żebyśmy uniknęli tego wszystkiego zła, a żeby było utwierdzone to, co dobrze? Biblia na ten temat mówi. I tak teraz podziwiam właśnie niezgłębioną mądrość, łaskę, bogactwo tej Biblii. Jak ono wszystko w sobie mieści to, co wartościowe
dla każdego z nas. I tu chciałbym właśnie zwrócić uwagę na takie następujące zalecenia. Abyśmy je sobie wzięli do serca. Abyśmy się nimi kierowali. I wtedy nam będzie dużo lepiej. Księga Jozuego, to jest takie pierwsze miejsce. Pierwszy rozdział, 8 wiersz. I tu jest powiedziane tak. To powiedział Pan do Jozuego. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Kto by nie chciał, żeby się szczęściło jego drodze? Kto by nie chciał, żeby się mu w życiu dobrze powodziło? Żeby nie było przykrych chwil, jakiejś tam tragedii z powodu, no może tak użyję swojego własnego braku myślenia, czy złego myślenia, czy własnej winy. Kto by nie chciał? Każdy by chciał. Więc tu jest taka wspaniała recepta. Taka wspaniała recepta. Właśnie słowa księgi tego zakonu, tego prawa. O niej rozmyślać we dnie i w nocy, i aby ściśle wszystko czynić, co w niej jest napisane. Czy to trudne? Myślę, że nie. Drugie, takie bardzo istotne zalecenie, taka recepta, która jest przekazana dla nas, już również jako takiej, można by powiedzieć, w kontakcie z innymi ludźmi. Weźmy małżeństwo za przykład, czy rodzinę. Ile to niekiedy tam powstaje konfliktów, bo jedno myśli tak, a drugie inaczej. No i później każdy stoi przy swojej myśli. Moja najlepsza. I jedno drugiemu nie ustąpi. I później pojawiają się problemy. Ale Słowo Boże mówi, i tak można powiedzieć, do małżeństwa, w relacji rodzinnej, czy też w społeczności Kościoła, ludzi wierzących. I List do Filipian, przejdźmy, i tutaj mamy takie wspaniałe zalecenie, które jest pozostawione, chciałbym je odczytać. Właśnie to będzie drugi rozdział, może od pierwszego wiersza, przeczytam cztery wiersze. Jeżeli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I tutaj widzimy, jeżeli chodzi o relacje ludzkie, to zachęca do tego, aby dążyć do jednomyślności. To znaczy, żebyśmy byli zgodni pod pewnymi względami. To nie chodzi o to akurat, że ktoś bardzo lubi kolor zielony, a drugi lubi brązowy. To ja muszę dojść, czy zmusić drugiego, że tak ma być. To nie chodzi o to. Chodzi o współdziałanie. Chodzi o jakieś przedsięwzięcia, chodzi o nadzieję, chodzi o to, co będzie dobre dla naszego małżeństwa, co będzie dobre dla naszej rodziny. Siadamy, rozważamy, wnikamy, rozmyślamy o tym, nie kierując się próżnością, że to musi być moje na wierzchu, jak mówi, przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To znaczy się, żeby wziąć pod uwagę również myśl drugiej osoby. Przecież jeżeli jest ta druga osoba myśląca, jak ona się dzieli swoją myślą, to zastanówmy się na nim, czy ona jest dobra myśl, czy nie. Nie z góry ciągną, bo przecież ja myślę inaczej. To jest niemożliwe, żeby ktoś myślał lepiej ode mnie. To bardzo źle wtedy jest. I tutaj Słowo Boże nas do tego zachęca właśnie, abyśmy byli
jednej myśli. Szczególnie tutaj chodzi, drodzy, pod względem Jezusa Chrystusa, nadziei, sposobu służby dla Pana, poświęcenia. To jest tak bardzo ważny czynnik w życiu społeczności, kościoła, zboru, ale również tutaj podkreślam w rodzinie. I dlatego też tutaj odczytuję to miejsce. Następne słowo mówi tak w tym samym liście, a w trzecim rozdziale tego samego listu znajdujemy takie słowa. I tu jest szczególne słowo napisane, zwróćcie uwagę. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeżeli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tu takie zgodne to zastanowienia, ja nie będę rozszerzał tej myśli, ale apostoł święty Paweł zwraca się do ludzi i mówi, ilu was doskonałych? I teraz takie by padło pytanie, ja nie będę mówił, żeby ktoś podnosił rękę, ale zadajmy sobie takie pytanie. Czy my uważamy już siebie za doskonałych? Czy uważam siebie, bo ja powiem, że nie o sobie, jasne i zdecydowanie. Ale jeżeli nawet mówi apostoł Paweł do doskonałych, że już ktoś jest doskonały, to i tak zachęca do tego, abyśmy właściwie myśleli, a nawet gdyby ktoś inaczej jeszcze myślał. Może się zdarzyć nawet wśród doskonałych, że ktoś na jakimś punkcie, na jakimś odcinku trochę inaczej myśli. I dlatego mówi tak, jeżeli tak, to przyjdzie czas, że Bóg objawi. Jak człowiek poprosi, jak mówiłem poprzednio, my poprosi, Panie, zbadaj moją myśl. I tutaj ważne jest co? Że w tym, cośmy doszli, to znaczy jesteśmy jednomyślni, zgodni, to trzymajmy się tego. Pielęgnujmy to. Utwierdzajmy to. A będzie nadzieja w tym, że na tym obszarze, czy na tym odcinku, gdzie jeszcze się różno myśli, to przyjdzie czas, gdy Bóg objawi. Ale źle jest, jeżeli mamy wiele wspólnych, jednych myśli, a pojawi się jakiś odcinek, że się rozdziela myśl, i jak już tak się zjawi, to zburzymy wszystko, nawet to, co jest jednomyślne. No wtedy jest tragedia i ruina. I niekiedy takie błędy występują, że zdolni jesteśmy zburzyć to wszystko z powodu tego jednego punktu, którym wychodzi dwie myśli. I bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli tak zaczekać, że może albo Bóg mnie objawi, albo może tej drugiej stronie objawi. Albo Bóg objawi mężowi, albo objawi żonie. Albo objawi ojcu, albo objawi dziecku. No i wtedy, ale zaczekajmy, nie burzmy tego. Utrzymajmy to, co już jest dobre, cośmy osiągnęli. Bo niekiedy, aby coś osiągnąć, to trzeba bardzo dużo czasu. I tutaj, drodzy, jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy, jak powiedziałem poprzednio, dążyli do tego, nawet jeżeli osiągamy już te, można by powiedzieć, takie pułapy doskonałości, to jednak wiedzmy, że jednak zawsze możemy być myśl, która nie będzie zgodna z wolą Bożą, czy nie będzie trafna. Pozostawmy taką ewentualność. Nigdy nie myślmy, że nasza myśl to już jest doskonała i gdybyśmy ją zrównali z myślą Bożą. Bo jest napisane w Księdze Proroka Izajasza, że myśli wasze to nie myśli moje. Że jak jest niebo nad ziemią, tak myśli moje nad waszymi myślami. Tak jest powiedziane. I jeszcze na zakończenie chciałbym tutaj przeczytać z tego samego listu jeszcze jedno miejsce, gdzie powiada w ten sposób 8 i 9 wiersz 4 rozdziału. Wreszcie, bracia, siostry też, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
Czyńcie to, czego nauczyliście się i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Drodzy, naprawdę to jest takie wspaniałe miejsce Pisma Świętego, godne nie tylko zastanowienia, ale przyjęcia i zastosowania w praktyce. Tak mówi do mnie i do każdego z nas tak Słowo Boże. Wreszcie myślcie, to znaczy my to mamy zrobić. My mamy dołożyć do tego starania, aby nasze myśli były tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ile tu elementów jest wyliczone? Wiele myśli. I później te myśli, żeby wprowadzać w czyn, te szlachetne myśli, i mówi, że czyńcie to. Wtedy czyńcie to. I Bóg pokoju będzie z wami. Będzie z nami w domu, będzie z nami w trudnych chwilach, będzie z nami w czasie doświadczeń i nawet kiedy trudności Bóg nam pomoże. Wewnętrzny pokój, który przewyższa wszelki rozum. Drodzy, tak jak Bóg dopomógł mi, chciałem podzielić się z wami tymi myślami, tym słowem i zachęcając tym samym, abyśmy naprawdę mieli na uwadze to, po pierwsze, jak bardzo ważną rolę odgrywają w naszym życiu, jakie posiadamy myśli. Że myśli mogą od nas przyjść z dobrej strony i ze złej strony. Że myśli nasze wie Bóg. Że my mamy władzę nad tym, jakie myśli będziemy pielęgnować, a które powinniśmy odrzucić i w imieniu Jezusa Chrystusa mamy na to wpływ, aby je odrzucić. I ważne jest to, abyśmy realizowali te dobre myśli i wtedy możemy liczyć na to, że Bóg pokoju będzie z nami. Będziemy się za chwileczkę modlić do Boga, ale no, ja mówiłem długo i dużo, ale liczę się z tym, żeście myśleli całe czasy. I może zrodziło się jakieś pytanie. Może coś ja powiedziałem w niejasny sposób. Czy może jest jakaś wątpliwość, to proszę zapytać. Jeżeli tego, to ja postaram się odpowiedzieć. Jeżeli no, będę w stanie odpowiedzieć sama, jak nie, to poproszę tu braci, to mi pomogą. Jeżeli nie ma myśli, aby ktoś chciał jeszcze coś, może nawet i by było niezgodne, to proszę podejść, powiedzieć mi, to żebym na czasie jeszcze zdążył wycofać się, aby coś było niewłaściwe z mojej strony. A w tej chwili, bracia i siostry, zachęcam was ku temu, abyśmy przykłonili nasze kolana i tak poprosili Pana, aby nam dopomógł kontrolować nasze myśli, aby dawał nam i utwierdzał w nas myśli, które pochodzą od Boga przez Ducha Świętego i abyśmy tak wytrwale mogli te myśli zawsze, które są od Boga, dobre, abyśmy je realizowali w naszym życiu. Amen.